Finał niedziela, 6 maja 2018. Ja już jest we Mniku. Zaś mamy rajza. Kurde, sam ruch tu jak w Rzymie dosłownie. Jada w kierunku Chybio, a tak docelowo to na Połumia, koło Jastrzębia Zdroju. Na trasie będzie też Gogołowo. Przymu. Dzisiaj jest finał, 56 lot. Jak się urodził, dziękuję. Jakiś cyklisty na trasie? Ja? A miał prawo jazdy. On chciał mieć taki motor. A tego wujka żeście wiele razy na rajdach oglądali. Już wjeżdżą do Strumienia. Ja. Że je w Zbytkowie.
Wydał, obróciłeś na tablicę. No tam jest Bytku, no nie tu. No. To jest stara granica niemiecko-austriacko. No kiedyś i Pierun ta tabula obrócił i położenie Zbytkowa całkowicie zmienił i oto naprawił, także flaszka się należy. Ja na trasie Novelo L4 do Zbytkowa na Bzie. Bzie to jest dzielnica Jastrzębia Kroju. Maja 2017, że tu jechał. I tu my z Michałem mieli postój. A Michał na kolenie jeździ już. Nie wiem czemu. Ale pozdrawiam go. Ocie diobli. Ja. Ciechowie pierunni. Dziwajcie się. Ale tłusty. Tutaj stana, w tej grubie, bo tu jakiś szczun był wczoraj. Przez to ponoć po akcję ratunkową.
tam są uwięzieni pod ziemią. To już jest kopalnia Zofiówka, słuchajcie, doszło tutaj do wypadku i cały czas trwa akcja ratunkowa. Same ekipy telewizyjne są. Polsko, tam jest RMF, sam Polsat. Powiem szczerze, że aż ciary przechodzą, jak człowiek to widzi. Ja, genau, nadal rzek jest pod Zofiówką. Dawniej manifest lipcowy. Akcja ratunkowa na Litwie.
Wiem, że tam jest chyba 4 uwięzionych. Okropne to jest, taki czekani, czy się nic nie stało, nie? Straszne.
to już wjeżdżamy do Kogołowej. Ale na czasie tutaj dorobili. Tak zwane chrząstowice. Gogołowo. Coraz więcej tego jest. Ja się rozrasta. Thank you.
A, tu się nic nie stało. Jadę na otwiera do Świrklun. A to już jest autobana A1. Ja tu już nią wiele razy jechał, ale autem. A ja jest w połowie.
Tu je genał wujek. Sam Rzech już je w połumi. Ja to je kościół. Tam jest mentorz. Ja. Ja już jest genał w lesie pod Wodzisławiem Śląskim. I co nikierym się może przypomnieć ta haja, z kuli tego jak ty hopy i ty baby jakieś te urodziny Hitlera obchodzili, nie? Taś to tu było. Se zrobili teatrzyk. A TVN to nagrał. A jeszcze to tu było. Ja, faszystowski las pod Wodzisławiem. Nazistowski. Ja. To już jest baszta w Wodzisławiu Śląskim. Ja tu był wiele razy z wujkiem Rumkiem. Ja. Ona jest już odbudowana, bo tu kiedyś i pieron ją nawet podpolił. To są te lasy, kaj ten geburstak hitlerowski obchodzili. Tu jest pomnik, kiedy upamiętnią trzy powstania śląski. Plac Korfantego w Wodzisławiu. Kwiatki poskładane, bo było 97 lat 3 maja. Są wypisane te powstania śląskie. 19, 20, 21. Ja jest w Wodzisławiu Śląskim pod urzędem miasta. Genał przechodzi 50. równoleżnik. Zdaje się. A, widać to stare. Zapisze Euroregion Śląsk Cieszyński. A ja jest w Kryszowie, a tu nie ma Śląsk Cieszyński. Pan Wolum. Sam Kryszowie.
chyba? Kurwa. Kurde, byś wiedział, to byś chce tego Power Rangersa przywiózł. To jest nieczynna linia kolejowa w Moszczenicy i sam robią ścieżka rowerowa i bardzo dobrze. I fantastyczna sprawa. Jak to tu zrobią, widzę, że się kończy, to raj za tym będzie. Jajo jest w takim dość widokowym miejscu. Te kuminy to widać rybnik. Moszczenicy. Właściwie piaski. W Jastrzymiu. Tam widać hołda Charlotta z Rydultów. Ten stożek taki. No i tu mnie widzieli pradziada, ale dzisiaj go nie widać. Ja i za chwilę będę wjeżdżał na teren Czech. Na teren Republiki Czech. Finlandia czeska. To my w Czechach. Thank you.
Oryginał 17% do rowerzystów. I koliba na końcu świata. Ja, jaja w pierwszej. Jada w kierunku Pietrowic. Oczywiście na terenie Czech, myślę. Republiki Czeskiej. Jeszcze ją będziemy przejeżdżać w Kuńczycach. Ja. No i nasi też jadą SWD. Thank you.
Trochę se skrócił droga ze zamku przez jakieś krzypopy koło Piotrówki, że wyjechał. Już jest koło Karwiny. Ja 60-97, gospoda u Jakuba, ale to ja tu skręcę na ulicę Mickiewicza.
Słuchajcie, ja jest niedaleko Karwiny. Sam mój. Na Słowacji to jest taka tradycja, w Czechach widzę też. W Polsce też jest. Na Śląsku Cieszyńskim u nas. Mój. Tam kaje panna na wydaniu. Fajne tradycje. Widzicie na takim wielkim drągu. Moi. Opuszczamy Czeską Republikę. Jadymy już do domu. 82 km przejechane. To jest ta słynna granica w Tkaczycach Dolnych. Karwina Raj.
to jest Krzyżka i zginął kapitan Cezary Haller. Ja już jest w Landeku. W lesie. Pomału jada do domu. No to już 8 dochodzi wieczór. 100 km już mamy. No a po 8. Po bajce już jest. Ja 106. No, czyli tak koło 112 będzie, 113. Fajnie się tym dojedzie. Ja jadę tutaj od Zaborza już. Teraz w stronę Czarnolesia. No bo nie lubię za bardzo wracać tymi samymi trasami. Jak nie ma takiej konieczności, to trzeba wybrać inne drogi. Także rajza się dzisiaj udała w 100%. Takie smutne akcenty były też. No ciekawe co z tymi górnikami tam na tej Zofiówce. Tamten wstrząs był. No taki zbieg okoliczności mamy, że akurat moja rajza tam, tamten rejon była dzisiaj. No bo dzisiaj 56 lat, jak się urodził mój wujek. No niestety już od półtorej roku nie żyje. Jakże to godą wiele razy, to tam oglądał moje wcześniejsze filmy, to wie o kogo chodzi. Chodzi o wujka Romka, kiedy jeździł i na ski rajzy, i na rajzy na kole, czyli na narty i na wyprawy rowerowe. Właściwie na narty to on nas namówił. My za bajtla już jeździli, po tym jakoś przerwa była. A potem ja się dowiedział, że on jeździ, no to też zaczął jeździć. Moja siostra zaczęła jeździć i po to do dzisiaj. Znaczy się, no teraz na nartach nie jeździmy, bo jest już prawie że lato, bo dzisiaj było ponad 20 zaś, jeździć krótkich. Właściwie od samego końca zimy w krótkich jeżdża, bo zima się skończyła i przyszło lato od razu. No ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było. Żeby też lato trwało do listopada, albo i nawet do grudnia. A potem na święta Bożego Narodzenia niech się zrobi już zima. Tak by to mogło być. Pobożne życzenia trochę, ale... Ale zobaczymy, no, wszystko się da zrealizować. Pogoda jest nieprzewidywalna. Sam gadają, że ma być fest piorunowo ciepłe lato. No jak się to tak utrzymie, to będzie gorko piorunowacie. Bo już jest ciepło. No kto to widział, żeby w kwietniu było. Znaczy się teraz jest maj, nie? Ale kto to widział, żeby w kwietniu było prawie 30 stopni, a takie dni były.
Ja, to mówię, to mówię, ta krzyżówka w lesie, to się poszerzona nawet nie. Ja, krzyżówka wykopano. Zaroby do płyty. No i fajnie się jechało dziś. Kurde, jak to, kto pojedzie za mną, to powie, że porąbany, bo go doszło do siebie. Ja. No i co? No i kończy się nam ta majówka 2018. Zaczęła się bielskim rajdem rowerowym i rajzą do Górek Wielkich. Po tym były takie dwie mniejsze rajzy, właściwie wycieczki. No bo z pierwszego Rzech jechał na Masztalskiego, fajnie było do Zebrzegaj, no tam 30 km. Drugiego też jakoś rajska taka mało była dookoła Zapory, do Czałkowicki. No a trzeciego to była Bajunia, po prostu Kraków, Łagiewniki, Schałpy na kole. Spełnienie moich marzeń od wielu, wielu lat. No i dzisiaj rajza kaj wypadło tak, jakże wcześniej powiedział, 56 lat od Geburstagu mojego onkla Rumka. Tak się przyjęło już, że w okolicach 6 maja zawsze tam jada, od jakichś 6 lat, od wtedy, kiedy się wygłupił z pendrive'em, kiedy mu nie chciał działać na 50. Też to taki mały gesięk na 50, nie? Pendrive. Jeszcze nie działał. Sam za się fest wygłupił wtedy. Gańba mi było piorunowacie. Ja. No i co? No i tak to ta majówka nam zeszła. 9 dni wolnego żeś miał. Rajzy były. Robota w chałupie też była, bo my antry gipsowali. Ja. No i wygipsowali my i dobre jest. To dopiero początek. Ale sam to szlifowanie gipsu to jest pierunowa to robota. Bruszeni, tam hasio w pieruny. Lub tu nie ma. No po prostu Armagedon, ale jak się chce mieć gładkie ściany, trzeba się poświęcić. Tak jak jajca na Wielkanoc. Ja, dobra. Och się zaś trochę rozgodął tak jak Gustaw. Z okazji dejcie pozór. Jest taki blog, Gustaw Bike Blog. Polecam. On jeździ na szosówce przeważnie. I on tam rypie kilometry po 300, 400. Także jo, to jest taki, wiecie, taki mały chrobok w porównaniu z tym złonym. No ale teraz chłop ma trochę problemy z kondycją. No ja akurat takich problemów nie mam, bo ma cały kwiecień, wszystkie rajzy były ponad 100 km. Także no to jest sukces. Oby tak do końca sezonu. Nie było żadnych przerwów między sezonami, między skirajzami a rajzami na kole. I to tak właśnie jest, taki ciągły ruch, nie? To jest dobre właśnie, jak tak człowiek jest w ruchu, kundycha jest, je rozgrzoty, rozruszany. No i można szaleć. Oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, nie? Bo nie ma też co przesadzać. Nie ma się co forsować.
trzeba też o siebie zadbać, nie? No, ja już je przy rezerwacie rosół, kurde. I przy uprzywilejowanej cesarsko-królewskiej kolei północnej z Wiednia na Kraków, a konkretnie w Czarnolesiu. Ja, a tam po prawej stronie mamy bagno Rotus, rezerwat ścisły, torfowiskowy. Był taki pomysł, żeby tu zrobić taką platformę widokowo. Jeden z moich znajomych jest radnym w gminie i też cyklista, zresztą też jechał do Krakowa. Chciał to tu załatwić, ale nie przeszło. Tam nie wiem, po co to stawiali tutaj. Lasom jakiś pomnik w Czarnolesiu. 75. rocznica Polskiego Związku Łowieckiego. Myśliwi koła łowieckiego Knieja Zabrzeg Dasz-Bur. No to kończymy ta rajza. Fajnie było. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.